tam wszystkich chciałbym się teraz podzielić tylko taką krótką wrzutką. Nie będziemy się tutaj rozprawiać zbyt długo, ale chciałbym się ustosunkować do tego, co tam, do tego szumu, który teraz obserwuję na stronie Idź Pod Prąd, o wielkiej zdradzie, o takim plakacie, który Paweł Chojecki pokazuje, że papież się tam obejmuje z imamem. No i o zdradzie. Jeśli tam wejdziecie sobie na facebookową stronę ich tam Idź Pod Prąd, TV Idź Pod Prąd, no to zobaczycie, oj, Kościół zdradził Chrystusa, czy i tak dalej. I w takiej wypowiedzi jednej pastor Chojecki dodaje, i co ty, katoliku, zrobisz, bo takie tutaj rzeczy się dzieją w Kościele. Cytuję kardynała Sheena, który mówi, że w latach 40., że szatan wybierze sobie Judasza spośród biskupów. To była taka jego wizja kardynała 70 lat temu, bez mała, święty kapłan, kardynał. No i on tam obficie właśnie się cytuje jego słowa. No i się ekscytuje. I co ty robisz? Co wy zrobicie, katolicy? Otóż, panie Pawle, ja odpowiem we własnym imieniu i przypuszczam, że wielu katolików w Polsce i nie tylko się ze mną zgodzi. Otóż ja będę dalej trwał przy Kościele, którym teraz przewodzi papież Franciszek. Dlaczego? Odpowiedź, panie Pawle, jest bardzo prosta. Wbrew wszelkim pozorom, wbrew temu wszystkiemu, co pan sugeruje, co obserwujemy, patrząc na najwyższych dostojników Kościoła, czy to hierarchów niemieckich, czy innych krajów Ameryki Łacińskiej, Argentyny, można by faktycznie mieć, tak jak pan sugeruje, zostawić, uciekać od tej, od tego dziadostwa. A ja będę trwał. Dlaczego? Kiedy Chrystus założył swój Kościół, kiedy jeszcze go dobrze, można powiedzieć obrazowo, szedł z łopatą na plac budowy i kiedy w Polsce obserwujemy, o, wbijają pierwszą łopatę, jest pompatyczne przemówienie, budujemy autostradę tam, a w trzy godziny Wrocław, Białystok, no takie tam wymyślam teraz, no ale takie pompatyczne przemówienie, jaka to będzie wspaniała inwestycja. Jezus na placu budowy z łopatą, kiedy zakładał inwestycję, co powiedział? Bramy piekielne go nie przemogą. A więc u podstaw, od tej pierwszej, można powiedzieć, łopaty, aż do skończenia świata będzie trwała nieustanna wojna szatańskiego piekła przeciw Kościołowi. Ja będę z wami aż do skończenia świata, czyli od momentu założenia, aż do skończenia świata. Ta wojna będzie trwała. Ona była przepowiedziana i się ciągnie. Poza tym nie będziemy tu czytać, bo to są przepowiednie powszechnie znane. Jezus często mówił, wejdą wilki pośród was. W listach apostolskich też jest to przesłanie, że i spośród was będą tacy, co odstąpią. A więc źródła uderzenia na Kościół będą dwa, zewnętrzne i wewnętrzne. Z zewnątrz. Nie jest tajemnicą, że w Kościele nie od wczoraj i nie od tygodnia jest masoneria, organizacja zewnętrzna, antyboska, i tu prędzej masonerię bym uważał właśnie za tą prostytutkę rządu międzyświatowego, która się rozsiaduje we wszystkich krajach świata, we wszystkich rządach ma swoich przedstawicieli w rządach, niż Kościół katolicki, tak jak tu pastor Chojecki, prawda, bo Kościół Chrystusa nie zdradzi. Prawda? To masoneria, która ma plan zniszczenia Kościoła od kilkuset lat. Mają swoich przedstawicieli w Kościele, ale też i zło na Kościoła są i tacy, którzy odchodzą i przyjmują, odchodzą mentalnie, choć trwają w strukturach, to i przyjmują jakieś
filozofie heretyckie z zewnątrz. Nie chcę się nad tym rozwijać. Kochani, to było przewidziane. Od początku Kościoła. Więc wbrew wszelkim pozorom, właśnie to, co się dzieje, świadczy o tym, że Kościół Święty Katolicki, powszechny, jest tym Kościołem Chrystusowym, założonym przez Chrystusa na Piotrze. Możecie mówić, co chcecie, bracia protestanci. Ale to właśnie o tym Kościele zostało powiedziane, że bramy piekielne go nie przemogą i że będzie ta wojna i to widać. I teraz, kochani, czy Kościół, pompatycznie używany Kościół, zdradził? Dlaczego będę trwał w Kościele? Przede wszystkim to nie Kościół zdradzi Chrystusa, zdradza Chrystusa, tylko Jego ludzie Kościoła. Pojedynczy ludzie Kościoła. Co było zapowiedziane? Spośród was będą tacy, co odpadną. Ja będę trwał w Kościele tak, jak Piotr trwał i apostołowie i reszta wiernych Chrystusowi, którzy trwali przy Chrystusie i w tym pierwszym Kościele po zdradzie Judasza. Też by można było powiedzieć w tamtych czasach 2000 lat temu. Jak ty możesz trwać w tej fałszywej religii, w tej prostytutce fałszywej, gdzie Judasz zdradza? Gdzie Piotr się wyrzeka Chrystusa 3 razy, bo się boi jakiejś dziążki? Jak ty możesz trwać w takim, bo Kościół Chrystusa musi być wierny, a tutaj wszyscy uciekają? No, przenieśmy się, panie pastorze, z tą mentalnością, którą pan serwujesz 2000 lat temu. Judasz zdradził. Wiemy, jak skończył. Ale Chrystus, głowa Kościoła, nie zdymisjonowała Judasza. Ofiarował mu przyjaźń. Chrystus po zdradzie Judasza i po wyparciu się Piotra i po rozejściu się ich w Ogrodzie Oliwnym nie rozpuścił towarzystwa. A idźcie, jesteście tyle warci, co nic, i sobie tam wymienił apostołów na greckich filozofów, bardziej elokwentnych, wykształconych i tak dalej. Nie. Chrystus prowadził apostołów. Umacniał ich, dał im Ducha Świętego, będąc słabymi, opornymi czasami, niekumającymi, myślącymi o władzy, Judasz kradł pieniądze. Więc jeśli to było wtedy i Chrystus zapowiedział, że szatańskie piekło będzie atakować, nie przemogą go, słowo nie przemodze implikuje nieustanną, oblężoną twierdzę. Nie przemogą, będą atakować, ale nie przemogą. I dlatego będę trwał w tym Kościele, bo to, co się sprawdza, te zdrady, odejścia, były przepowiedziane, ale Chrystus powiedział, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Chrystus dał obietnicę, że będzie z nami aż do skończenia świata, będzie ze swoim Kościołem i w Apokalipsie jest chwalebne, są chwalebne zaślubiny Chrystusa ze swoją oblubienicą, Kościołem, bo o oblubienicy to jest analogia, aluzja do listu do Efezjan czy do Kolosan, gdzie jest to porównanie. Miłość Chrystusa i Kościoła do oblubieńczej miłości. Małżeńskiej, oblubieńczej miłości. I na pewno to, panie pastorze, nie będzie Kościół KNP, który nie ma nawet 30 czy 40 lat, ale Kościół katolicki, który już w dziejach, w Nowym Testamencie jest określony jako apostolski. Pana Kościół nie jest apostolski. Pana Kościół jest Pana Kościołem. Więc będę trwał mimo wszystko. Mimo wszystkich, jak to się mówi, biada, nie zboczeń, jak to Jezus powiedział o tym, zgorszeń, o, zgorszenia muszą przyjść, biada temu, przez którego one przyjdą, czy to będzie ksiądz, kardynał,
czy inny hierarcha, czy zwykły człowiek nie mający z Kościołem nic wspólnego. To nie jest istotne. Jezus mówi, że zgorszenia przyjdą, a on nie ma względu na osoby, czy będzie kardynał, czy pan Kowalski. Chrystus to wszystko zapowiada. Ale mówi, miejcie pokój we mnie. Kto trwa we mnie, zwyciężył świat, mówi święty Jan. Ja was ocalę. I mając tą nadzieję w Chrystusie, będę trwał w Jego apostolskim Kościele, który mimo tego wszystkiego, co się dzieje, jest prawdziwy, bo to, co się dzieje, świadczy właśnie o prawdziwości Kościoła, bo to było przepowiedziane. Nie przez jakiegoś tam tego magika z XVI wieku, tam, co tam przepowiadał przyszłość, tylko przez samego Boga, Jezusa Chrystusa, który wiedział wszystko w momencie założenia Kościoła. Więc, panie pastorze, zachęcam pana do przejrzenia bardziej Słowa Bożego, do przyjrzenia się proroctwom odnośnie Kościoła. I proszę porównać te proroctwa z tym, co się dzieje, a zobaczy pan właśnie na zasadzie kontrastu, że jest to prawdziwy Kościół. Że jest wielu hierarchów, którzy się tam może i spinają między sobą, podziały jakieś, wierność doktrynie i tak dalej, i tak dalej. I co z tego? Przepraszam. I co z tego? Tak było zapowiedziane. Więc będę trwał, panie pastorze. Nie żeby iść panu na złość, ale dlatego, że Chrystus ustanowił ten Kościół, przepowiedział, a w dniach ostatecznych w chwale niebios poślubi go jako swoją oblubienicę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Chciałem się tak zwanie podzielić tym, tak odpowiedzieć na ten szum, który się tam pojawia w Idź Pod Prąd i na emocjonalne wystąpienia pastora Chojeckiego, więc chciałem się ustosunkować. Mam nadzieję, że może komuś to z was to pomoże. Subskrybujcie, lajkujcie i do następnego.